Proszę Państwa, nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, Radio Sofa, jak zwać, tak zwać, ale to nie jest jakaś blać. Proszę Państwa, jak spotykam tych ruskich i oni po budowach się kręcą, to oni o Polakach coś takiego mówią, że Polska blać, Polska ja blać, tak mówią, no ruskie. No i co na to poradzisz? To też jakieś prześladowanie, proszę Państwa. Też jakieś prześladowanie. Proszę Państwa, no cóż. Tak zastanowiłam się nad tymi wyrazami, nad tymi słowami, czy ja dobrze mówię. No mówię, bo tak mówią po prostu ruskie. No jeszcze dzisiaj, jak wracam z Powsińskiej, proszę Państwa, no to przecież oni są w Polsce. Jak zobaczą Polaka, tak mówią, że blać, 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 blać. Bo tak, jak nie da co wziąć, ukraść, no to blać, 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 blać. Proszę Państwa, jak my jesteśmy i pilnujemy po prostu z ochrony, to oni mogą też nas nie lubić. To co oni tam gadają, co Ciebie to obchodzi, co oni tam gadają. Proszę Państwa, my to zawsze mówimy do rzeczy. W naszym radiu Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Zwłaszcza, proszę Państwa, w scenografii Radia Sowa. Dobrze to widać. Radio Sowa, Conchita Extra, że są takie dyskusje, są takie rozmowy, jak rozmawiają z tymi firmami windykacyjnymi, to no, nie wiem, niektóre dyskusje są niepoważne, bo no, dotyczą oczywiście, że zawsze jakiegoś długu, bo to niektóre to mogą być wyssane z palca dyskusje i rozmowy. Ile jest rozmów takich, których ja nie nagrywam, proszę Państwa. Jedno jest pewne, bo jak człowiek jeszcze w tym nie był i człowiek z tym do czynienia nie miał, to nie wie, że rzeczywiście, to co internet mówi, to jest prawdą, że do czegoż to nie posuwają się firmy windykacyjne, żeby odebrać dług, prawda? Żeby odebrać, zebrać te pieniążki, bo to ktoś pożyczył, a że sam nie wiedział, że potem nie będzie w stanie tego oddać, bo to jedna pożyczka, druga pożyczka, trzeba oddać tu, oddać tam, a bieżące rachunki, a tu firma T-Mobile, pajęczyca. Proszę Państwa, ja to naprawdę jestem zauroczona ostatnią rozmową z przedstawicielem firmy Orange, bo tak specjalnie dzwoniłam, mówię, niech Pan tam uporządkuje, niech Pan tam dokładnie zobaczy, ile trzeba zapłacić, ile za ile i za co i za ma na co. No i on popatrzył i on mówi, że jeszcze z tego można zrobić biznes, ponieważ my mamy dużo numerów na Orange, chociaż ja tyle nie chciałam, ale mam tam 7-8 numerów i jeden jest internetowy. No to mówi, że można te trzy już pogrupować w jedno, co zamen do kupy na glans, pomimo że to jest, proszę Państwa, Orange Love, Orange Love, Orange Love. Już kanapeczki trzech kelnerów przygotowało. W buwie zapraszamy. Już można jeść. Proszę Państwa, już można jeść. Ja wypiłam cztery kawy w jednym, cztery w jednym, kiełbaskę, bagietkę sobie kupiłam w Carrefourku, który jest do godziny 24 na Solcu, proszę Państwa, Solec. Tak, 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 tam może inaczej ten przystanek się nazywa, ale jak zjedziesz z wozem, Krysiu, bo to wiecie Państwo, u nas w Warszawie są różne Krysie, albo Krysia taka, która z wozem jeździ, proszę Państwa, i zbiera teraz te produkty, zbiera na święta i te paczki zbiera, a to stąd, a to stamtąd, nasza Krysia kochana, albo Krysia, takie, proszę Państwa, coś, co pod ziemią tunele drąży, prawda? Ogromne takie, proszę Państwa, wiertło. Krystynę się nazywa Krystynę. To ona jest jeszcze pod Warszawą. A my jesteśmy właśnie tu. My jesteśmy w Warszawie. Także proszę się tam nie przejmować, co kto złośliwie mówi o nas. Proszę się nie przejmować. Radio Conchita nadaje i już. Proszę Państwa, wizualizacje Radia Conchita. Wizualizacje Radia Conchita to radio
Sowa, bo my tak to nie podsłuchujemy, jak tam słyszałam gdzieś tam na Belwederskiej, czy gdzie, na Gagarina, czy gdzie, i tak bezczelnie pod stołem to my nie siedzimy, bo my tańczymy ewentualnie na stole, my śpiewamy ewentualnie na stole, co Państwo zobaczą też w filmie Bloody Shadows, Bloody Shadows. I my propagujemy, proszę Państwa, konkretne wartości nauki, które wynikają z nauk, które wynikają z poglądów sprawdzonych. No, najchętniej bym powiedziała poglądów biblijnych, bo przecież ja tu nic nie wymyślam w sensie takim, że wymyślam ewentualnie coś, co by poparło prawdę, coś, co jest sensowne. Przechodzą, zaglądają, bo to jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, bo tu są, proszę Państwa, ci studenci, gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Concito, Barbie, Baby, Langström, Extra i pokażemy tę ulicę dobrą i z tej strony, i z tamtej strony. Ja po prostu jednocześnie, jak tak nagrywam, proszę Państwa, i robię te wizualizacje dla naszego radia, to FM Euro, Concito, Barbie, Baby, Langström, Extra, to muszę się liczyć ze wszystkim praktycznie, że o, nagle ci nadjedzie samochód i już po radiu garaż zrobi z radia. Ale to jest niemożliwe, bo jestem bardzo sprytna i mam oczy dookoła głowy. Radio Sowa. No i tak zresztą, proszę Państwa, przypomniało mi się to Radio Sowa tam z tej Belwederskiej, z Gagarina. Tu są szarytki, nie bójcie się. Nawet papież nie bał się, też tu mieszkał. Proszę Państwa, Radio Sowa aż tam podsłuchiwało. Bo o mnie mówi Mareczek, że w ogóle ja jestem sowa, że jestem sowa, że mam oczy dookoła głowy, że mi te oczy, że one się obracają, te oczy.